W takim razie, skoro taki mały poślizg, to chciałem tutaj bardzo podziękować za przybycie naszemu prelegentowi, doktorowi Rafałowi Foltenowi. No i zajmiemy się właśnie Słowiańszczyzną nadbałtycką w polskich kręgach narodowo-wyzwoleńczych w XIX wieku. Ogólnie mamy 2 godziny czasu, trochę już mniej, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to będzie na to czas na końcu, ewentualnie na krótką dyskusję. I oddaję głos naszemu prelegentowi. Witam wszystkich. Tak jak tutaj tytuł sugeruje, zajmiemy się kilkoma wątkami, ale przede wszystkim pierwszy człon najważniejszy, Słowiańszczyzna nadbałtycka, polskie kręgi narodowo-wyzwoleńcze i XIX wiek. Wybitny slawista polski Aleksander Brückner na początku XX wieku stwierdził, że jakby wetując sobie dotychczasowe zaniedbania Słowiańszczyzną zachodnią, zajmujemy się nią coraz bardziej usilnie, gdyż o żadnym innym narodzie słowiańskim nie mamy tylu rozpraw mniejszych bądź też większych opracowań, ile właśnie o tym wymarłym. No, dużo w tym prawdy, ale też nie tak do końca, bo mamy początek XX wieku, ja wybrałem wiek XIX. Oczywiście w XX wieku zaczęto na szeroką skalę opracowywać dzieje Słowian nadbałtyckich, północno-zachodnich, różnie. Tutaj wtedy jeszcze funkcjonowała taka ogólna nazwa Słowianie Zachodni, ale ona potem uległa, właściwie już wcześniej, ale takiemu większemu doprecyzowaniu, zresztą tutaj tą terminologię też sobie wyjaśnimy. No i głównie Brücknerowi zapewne chodziło o kwestie religijne, które no, po dziś dzień budzą wiele kontrowersji, jeśli chodzi o Słowiańszczyznę, ale jednocześnie mamy najwięcej zapisów źródłowych o tym, co u naszych przodków w kwestiach religijnych się działo. Także my tutaj zajmiemy się wiekiem XIX, kiedy wszystko się rodziło tak jakby. Zresztą uważam, że gdyby nie wiek XIX, to my też tutaj byśmy się nie znaleźli i nie zajmowalibyśmy się tymi rzeczami. Ale po kolei. XIX wiek. To jest też taka ruchoma trochę data. Głównie XIX, ale trzeba zacząć od schyłku wieku XVIII. I oczywiście interesują nas kręgi narodowo-wyzwoleńcze. W tym wypadku ja zajmuję się działaczami, którzy Słowiańszczyzną w dobie walk narodowo-wyzwoleńczych zajmowali się, i ja się będę nimi zajmował, tymi do 1863, tak? Czyli do powstania styczniowego. Ale wiadomo, że potem cały czas to wszystko ewoluowało i rok wysyp na sobie. Niemniej terminologia. Słowiańszczyzna północno-zachodnia to tak jakby powiedzieć dzisiejsze Pomorze, Zaodrze i Połabie, tak? Czyli tak jak tutaj mamy podział wczesno-średniowieczny, Słowian, główne siły, Związek Wieletów, Luciców, bezpośrednio za Odrą, najdalej na zachód wysunięci Obodrzyce, no i Pomorzanie, tak? Z Pomorzaniami to różnie, ale wiadomo, Wolinianie, nad nimi jeszcze Rugijczycy, Pomorzanie wymiennie czasem z Kaszubami, tak? Bo ta nazwa też już się pojawia w średniowieczu, więc nie można jej pomijać, ale jednak później doczekali się opracowań. Żeby właśnie wyodrębnić z tej strefy Słowiańszczyzny zachodniej samą północną część, to właśnie w ciągu XIX wieku ukuto nie tylko termin Połabie, Pomorszczyzna się wtedy też pojawia, no ale przede wszystkim Słowiańszczyzna północno-zachodnia, tak? Czyli tak jak to wcześniej było, jak pierwsi Piastowie szli na północ, dotarli oczywiście do Wolina i tak dalej, ale rzeka Noteć była taką naturalną granicą, tak? To jeśli chodzi o ziemie polskie. Tak samo było jak Krzywousty, tak znowu wrócił na Pomorze po tych niepowodzeniach wcześniejszych Piastów. I tak samo było w czasie wybuchu II wojny światowej, tak? Tutaj koniec Wielkopolski, to była granica naturalna, no i Pomorze, które już wtedy do Niemiec należało. Także historia kołem się toczy. Tu jeśli chodzi jeszcze o ten układ plemienny, on bardzo długo istniał, tak? Właściwie bez większych takich przeszkód Słowiańszczyzna funkcjonowała na tych zasadach. Oczywiście między sobą właśnie, no z tego byliśmy znani, no ale od zachodu Sasi, tak? Trzeba się cofnąć do Karola Wielkiego, który podbił Sasów, skrystianizował.
Ale zetknął się też ze Sowianami, tak? Wiemy, że i z Lucicami, czy z Wieletami wtedy jeszcze, bo nazwa Lucica jest późniejsza, z X wieku. No tu mówimy o początku wieku IX. Jednak im, czyli Słowianom, religii nie narzucał, tak? Zresztą mądrze wtedy prawił Eichard, czyli jego kronikarz, stwierdzając, że jak można kogoś zmusić, żeby uwierzył, skoro nie wierzy. Tak to się tyczyło chrystianizacji. No ale tak czy inaczej, Sasi schrystianizowani ten pretekst podboju przeoblekli właśnie w chrystianizację. No i się zaczęło, tak? Względny spokój, kroniki milczą, ale mamy już wiek X. Mamy Marchię Wschodnią, czyli te przyczółki cesarstwa zachodnio-rzymskiego. I mamy Margabiego Gerona, który idzie na wschód, tak? To samo, co właściwie Hitler w 1939, tak? Parcie na wschód. To nie było niczym nowym. Zresztą Hitler się powołał na dwóch takich oprawców z XII wieku, z Słowian, czyli Puławskich, czyli na Albrechta Niedźwiedzia i Henryka Lwa. Nie, Mariusz? Tak, dokładnie. No. Więc no, zaczęły się te żywioły ścierać, tak? 955. To mamy rzeka, tutaj Reknica, wielka bitwa między pułkami Gerona a zjednoczonymi siłami Słowian właśnie północno-zachodnich, czyli Obodrzycami, Wieletami. Przegrana przez Słowian, ale okres od 955 do 983, można powiedzieć, był takim gromadzeniem sił, tak, przez Słowian. W 983 wybucha Wielkie Powstanie. Oczywiście szło ono od Wieletów, czyli tutaj z tych ziem, tak, no Wieleci wiadomo. Niektórzy mówią, że to byli apostaci, tak, że byli chrześcijanami, a potem rzucili to jarzmo niewoli religijnej. Według mnie nie było czegoś takiego jak apostazja w tamtych czasach. W to, że jakiś władca mógł przyjąć ten chrzest, podobnie było w Polsce w 1966. Też już między bajki należy ułożyć, że Mieszko ochrzcił kraj i kraj był chrześcijański. Niemniej, no, na pewno była tutaj jakaś władza zwierzcia, tak? No, te plemiona hołd musiały złożyć tym władcom niemieckim, ale przecież nie ma w ogóle mowy o tym, że słowiańskie, pogańskie świątynie wtedy były niszczone, tak? Tak czy inaczej, Wieleci najeżdżają ziemie saskie, no i zaczyna się wojenna pożoga. Ten motyw będzie się tu przewijał jeszcze w całym XIX wieku, w różnych dziełach, które będę tutaj przywoływał, i literackie, i historyczne. Ale to takie właśnie najważniejsze. Oni wywalczyli wtedy niepodległość. W 1983 praktycznie na następnych 150 lat, tak, dopiero druga połowa XII wieku to jest ponowne i już całkowite podporządkowanie sobie słowiańszczyzny północno-zachodniej przez, no, państwo ościenne już. Wtedy nie tylko przez Sasów, ale też przez Duńczyków. W wiek XIX, przez to, co się działo, przez to, że mieliśmy trzy rozbiory, pod koniec wieku XVIII, tak jakby zaowocował tym, że zaczęto bacznie kierować wzrok ku historii, tak? Ku historii bardzo odległej, wczesnośredniowiecznej, jako że nasuwała pewne takie analogie do tego, co się dzieje w kraju, tak, pod zaborami, w kraju potem, który walczy w czasie największych powstań. Tak, powstania na Połabiu, na Pomorzu były bardzo częste. Było kilka takich największych, tak, przywołałem jedno. Z tym, że źródła nie są zgodne co do niektórych wydarzeń. Dlatego też
te motywy bardzo mocno zaczęły w XIX wieku wpływać nie tyle na samych historyków, którzy tak spisywali dzieje narodu polskiego i łączyli to z tymi czasami plemion słowiańskich, ale też wśród romantyków, najpierw romantyków, potem oczywiście też młodopolan pod koniec wieku XIX. Bardzo wdzięczny temat się to okazał, ale to dopiero wybuchło po powstaniu listopadowym. Ta tematyka takimi małymi kroczkami wkraczała właśnie w wielką literaturę. Ale też tych utworów zarówno literackich, jak i historycznych przybywało im dalej w wiek XIX. Niemniej trzeba znaleźć jakąś cezurę czasową, skąd ten rozkwit. Kto właściwie uchodzi za takiego, który dał asumpt. No i tutaj z pomocą przychodzi schyłek wieku XVIII. Mamy już wtedy opracowaną historię narodu polskiego przez Naruszewicza, gdzie też dużo wątków z kronik się pojawia. Kroniki nie były jeszcze tłumaczone wtedy na język polski. Wszystkie spisywane po łacinie, tak przez tych mnichów niemieckich, którzy skądinąd wiele takich informacji podali nam o Słowiańszczyźnie północno-zachodniej od wieku X po wiek XII. Więc Naruszewicz sam tłumaczył, ale miał dostęp też do dobrych źródeł, ale sporo rzeczy poprzeinaczał. Z drugiej strony Potocki, który się pojawia, tak, Jan Nepomucen, czyli słynny Zawadiaka, można powiedzieć, którego wszyscy pewnie kojarzą z rękopisu znalezionego w Saragoście, tak, który był zekranizowany ze Zbyszkiem Cybulskim w roli głównej, to też postać, która poczyniła takie pierwsze kroki w ocaleniu właśnie dawnej chwały Słowiańszczyzny północno-zachodniej. No i to będzie taka pierwsza postać, które chciałbym tutaj powiedzieć. Na slajdach jest trochę informacji, które będę tutaj uzupełniał też, ale tak, żeby się też utrwaliło bardziej, to możecie sami też trochę poczytać. Tak czy inaczej, już wtedy zaczęto pod koniec właśnie wieku XVIII używać takiego sformułowania starożytnik słowiański. Badacze starożytności słowiańskiej. W praktyce sprowadzało się to i tak właściwie do wczesnego średniowiecza, ale też fajnie brzmiało, zresztą na początku, na przełomie XVIII-XIX wieku pojawiać się zaczęły różne też stowarzyszenia, często tajne, powiązane z działalnością konspiracyjną, z działalnością antyrządową i tak dalej, generalnie w duchu patriotycznym. No i w duchu też oczywiście wielkiej sławy kiedyś, tak? To wszystko raczkowało, ale przybierało na sile. No i myślę, że Potocki też miał niezły wkład w to wszystko. Bo tutaj macie trochę informacji z jego biogramu, powiązania tak z kwestiami politycznymi. Ja nie będę generalnie się skupiał na tym, jak to wyglądało, ta walka narodowo-wyzwoleńcza w przypadku postaci, które chciałbym zaprezentować. Za dużo tych postaci jest, ja wybrałem 10. Takich, które najbardziej tą Słowiańszczyznę północno-zachodnią też prezentowały w swoich dziełach. Każdy miał epizod mniejszy lub większy. Tak jak w tytule mojego wystąpienia Polskie Kręgi Narodowe Wyzwolenie, wtedy praktycznie każdy walczył. Tak? Poeci, artyści, pisarze, historycy. Nie każdy oczywiście pisał o Słowiańszczyźnie północno-zachodniej, tak? Ale mnóstwo otarło się o tą tematykę w mniejszym lub większym stopniu. Sam Potocki, to dalej jeszcze tak o jego służbie wojennej, bo to jest schyłek jeszcze XVIII wieku, więc tu tak nie będę się na tym skupiał. Tyle, że właśnie w 1794 roku wybrał się do Dolnej Saksonii. No i tu jest cytat z jego właśnie dziennika podróży, że on zwiedził cały glob, można powiedzieć. Pisze ten dziennik po to, żeby rozpowszechnić znajomość starożytności słowiańskich i zainteresować nimi ludzi mających możliwość przyczynić się do dalszego pogłębiania tej znajomości. To znaczy władców i rządy, którzy mogą podjąć i prowadzić poszukiwania oraz ludzi prywatnych, na których ziemiach znajdują się kurhany lub którym przypadek dał w posiadanie jakąś
słowiańską starożytność. Potocki w Dolnej Saksonii przebywał dość długo. Zresztą dużo wtedy takich wtrąceń w tym swoim dzienniku zawarł, które opowiadały o dawnej chwale ludów, które tam mieszkały. Tak? Czyli właśnie o Lucicach wspominał, opisał świątynię w Retrze, tak? gdzie Bóg Swarożyc był głównym czczonym idolem. Ale to wszystko na bazie tego, że strona niemiecka nieco wcześniej ogłosiła, że odnaleziono Retrę. Tak? Retra, czyli Radogosz, która została zdobyta zimą 1067-1068 przez biskupa Burcharda Halberstadt. Ponoć potem relokowana, bo są dwie sprzeczne informacje, tak u Adama z Bremy mamy opis właśnie Radogoszczy, też ten późniejszy, 50 lat wcześniej, pierwsza połowa XI wieku, Tietmar tak w kronice opisał właśnie Radogoszcz. No i potem zaczęto szukać tej Radogoszczy. Do dzisiaj nie znaleziono. No ale co chwilę gdzieś tam po stronie niemieckiej się jakieś głosy podnosiły, że mają wreszcie to miejsce. No samej Retrze można by tutaj referat zrobić o tych właśnie poszukiwaniach i tak dalej, które już zlecili książęta pomorscy w wieku XVI. Często łączyli Retrę z Winetą, tak? Wineta z kolei z Wolinem, także no to już tam na Rugi szukali. No ale to wszystko wtedy w powijakach było. Tak czy inaczej sprowadzony rzekomymi znaleziskami z Retry, czyli tak zwanymi idolami prilwickimi, 1768 właśnie ogłoszonymi, no pojechał Potocki tam, miał z nimi do czynienia. No oczywiście twierdził, że to jakiś artefakt słowiański. No to się oczywiście okazało mistyfikacją, ale niektórzy dość długo nie chcieli tego w ogóle brać pod uwagę. No ale to co najistotniejsze, bo do idoli prilwickich jeszcze wrócimy, to fakt, że sama Radogosz, no, powiedzmy, znajdowała się gdzieś tutaj, tak? Jezioro Tolężańskie. Tolężanie, Doleńcy, tak? Jedno z plemion Związku Wieleckiego, więc stosunkowo niedawno, niedaleko od nas, nawet tutaj, od Pomorza, na którym obecnie jesteśmy, ale też i za Odrą, tak? To nie jest wcale tak daleko, no ale szukaj wiatru w polu. Dwa ciekawe opisy, gdzie ta Radogosz się znajdowała z wieku XI, a do dzisiaj nie ma właściwie poświadczenia, gdzie mogła być. O Potockim to biografię już napisano niejedną. Najważniejsze to, że zwiedził właśnie tereny Saksonii i tak o nich pisał. O ziemi starożytnych Redarów. Cały kraj ten jest uderzająco piękny. Ziemia jest urodzajna i ładniejsza, jakie tylko można spotkać, lasy dębowe. Wreszcie z lewa i prawa jeziora. Miasta sprawiają wrażenie dostatnich i czystych. Odmiennie niż w innych częściach Niemiec. Ich najpiękniejszą krainą jest bez wątpienia właśnie Mecklenburgia. Tak? Dzisiaj Mecklenburgia, Pomorze Przednie, ale dawniej w czasach plemion słowiańskich Mecklenburgia, no to tereny obodrzyców, tak? No i wiadomo jakiego wodza. Potocki widział historię nierozerwalnie związaną z uczuciami patriotycznymi. A wobec faktu zniknięcia Polski z mapy Europy, no, szukanie wszelkich źródeł słowiańskości niejako miało podtrzymywać też ducha narodu. Tak? W XI wieku coraz częściej też szukano analogii we wczesnym średniowieczu. Te mechanizmy, które rządziły wtedy, właśnie polityczne, historyczne, znajdowały niezłe przełożenie na sytuację bieżącą w kraju. To był taki chyba najważniejszy powód, dlaczego tak mocno zaczęto się utożsamiać z tą historią ziem północno-zachodnich Słowiańszczyzny, zwłaszcza, że w większości byli to piszący, którzy no, nie pochodzili stąd, tak? Nie pochodzili z Pomorza. Epizody pomorskie mieli, ale to biorąc udział w różnych działaniach wojennych, właśnie w powstaniach. No, zwiedzał tam Rostock, Wismar, mnóstwo odwiedził miejsc.
trafił do Ratzeburga, którym usłyszał, że kościół jest wzniesiony na dawnej świątyni bogini Siwy. Nie tej Siwy indyjskiej, tak, hinduskiej, tylko Siwy Puławskiej, która w źródłach różne zapisy zyskała, Siwanna, Sinna, Siwa, tak czy inaczej. Była to ważna postać. W mitologii też słowiańskiej są w źródłach historycznych, więc nie tylko mitologicznych, dwa zapisy mówiące o tym, że Wieleci na początku XI wieku nieśli na sztandarach wizerunek jakiejś bogini. Tak? No, kronikarze nie podają jakiej, ale no, jest to bardzo prawdopodobne, że właśnie była to owa Siwanna. Raz nawet, kiedy Wieleci, czyli arcybugańscy wojownicy z Zaodrza byli oddziałem najemnym w armii Henryka II i ktoś dla żartu najprawdopodobniej, no bo to wojska chrześcijańskie, tu poganie, rzucił kamieniem wizerunek tej bogini, poszli na skargę do cesarza i dostali odszkodowanie tak, za to, że ktoś znieważył tą boginię. Czy była to Siwa? No myślę, że jeszcze sprawa do zbadania. Ale lecimy dalej z Potockim, bo przekazał innych wybitnych postaci jeszcze. A nie wyszliśmy jeszcze z schyłku wieku XVIII. Sam w tym dzienniku napiszę: nie chciałem opuszczać brzegów Łaby, nie zobaczywszy tych nielicznych Słowian, którzy nad nią jeszcze mieszkają i zachowali pewne pozostałości swego języka, częściowo nawet i dawne obyczaje. Szukał narzecza po wsiach właśnie tego tak zwanego hanowerskiego dzisiaj Wendlanda. Tak, to są te ziemie tutaj, tak jak mapa pokazuje, czyli już właściwie za Łabą nawet. No sama nazwa Wendland, tak, to jest też ciekawość, bardzo wzbudzająca kwestia. Potockiemu pokazano tam napisany przez pastora Christiana Henninga Vocabulum Veneticum, czyli słownik języka drzewiańskiego. Tak? Drzewianie, czyli jedno z plemion, już też zmiankowane we wczesnym średniowieczu, którzy do XVIII wieku zachowali swoją mowę. A przynajmniej dużo naleciałości tego języka słowiańskiego, w tym wypadku języka drzewian. Tam mieszkali w takim odciętym, można powiedzieć, skrawku, bagniste tereny, zalesione, tak, drewlanie, tak, niektórzy zresztą tą nazwę wywodzą do tego zalesienia, więc no, tam ta kolonizacja niemiecka nie docierała, tak jak do innych regionów Połabia czy Pomorza, więc oni tam taką enklawę właściwie stworzyli. Tu tylko kilka cytatów, bo potem tam w Harburgu miał do czynienia z różnymi takimi resztkami też Słowian. No i tam łączył to też z historią, jakie słowa jeszcze tam można usłyszeć i tak dalej. Ale też stwierdził właśnie, że charakter narodowy przetrwał dłużej niż język. Wciąż jeszcze zarzucają Wendom skłonność do buntów, lenistwo i skrytość, ale za to powszechnie uważa się ich za dobrych żołnierzy. To taka dygresja do wieków wcześniejszych, bo już w wieku XVI, czy do wieku XVI, istniało księstwo wendyjskie, które zlokalizowane było na terenach dzisiejszego Pomorza Środkowego, więc nazwa przetrwała. Z drugiej strony często Wendami nazywali Niemcy Słowian, tak? Do tego stopnia, że to było takie określenie pogardliwe w czasie II wojny światowej, psy wendyjskie i tak dalej, więc to też znalazło potem ujście w tych kwestiach XIX-wiecznych, które coraz bardziej rozbudzały też takie tęsknoty za tą kolebką słowiańszczyzny, bo jak też sam tutaj wywołany na początku Brückner stwierdził, że jeśli chodzi o,
o Słowian to i o kulturę słowiańską, że kultura szła od morza, tak? Wszystko to, co nad morzem, to potem znajdowało odzwierciedlenie w głębi kraju. Potocki we wsi Luchow, do której trafi 10 września, natknął się na pamiętnik starego wieśniaka. Był to Jan Parun Szulce, który spisywał takie tam właśnie spostrzeżenia. Potocki nakazał stworzyć odpis tego dzieła, 350 stron zawierającego. No i sam ten Parun Szulce był z pochodzenia Słowianinem Wendem. Był tego stanu rzeczy świadomy, ale też widział, że to na rzeczy już umiera. Zresztą tam w tym słowniku takie słowa są przez niego spisane. Jestem człowiekiem w wieku 47 lat. Gdy ja sam i jeszcze trzy inne osoby w naszej wsi umrą, nikt już nie będzie dokładnie wiedział, jak nazywa się pies po wendyjsku. No i to właściwie stało się prawdą, bo do końca XVIII wieku język drzewian jakby zamarł całkowicie. Ale mamy do czynienia z Serbami, więc ten motyw Słowian cały czas jest obecny tam na tych niemieckich ziemiach. Tak czy inaczej, do czynienia z tym oryginałem miał jeszcze Hilferding, tak, znany slawista rosyjski, który przybył na Pomorze badać już właściwie Słowińców i badać Kaszubów, którzy przecież byli tak jakby też potomkami tych wymarłych plemion słowiańskich, bo też zachowali część swojej mowy. No i co więcej, tropem Potockiego też ruszył Słowacja. Zaczniemy teraz przegląd już tych postaci z XIX wieku. Ja taki klucz tutaj wprowadziłem, kto prędzej się urodził. Tak? Nie znaczy to, że dana postać szybciej zaczęła się zajmować słowiańszczyzną północno-zachodnią, ale jakiś tu porządek należało zastosować, więc taki chronologiczny od dat urodzin danego właśnie piszącego. No, mamy taką postać jak Franciszek Dzierży Krajmorawski, który głównie tam w Gwardii Honorowej Napoleona walczył. Zresztą był generałem nawet. Mnóstwo przeszedł działań wojennych. Został też wysłany na Syberię z czasem, jako że występował na rzecz powstańców. Tutaj widzimy trochę takich faktów z jego życia. Po powstaniu już wywieziony w głąb Rosji. No, wrócił w 1833, osiadł w księstwie poznańskim. No i on wcześniej zajmował się literaturą, tłumaczeniami literatury obcej. Sam zresztą pisał dużo, ale no, pochłonięty jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku gorączką archeologiczną, jak to się mówi. No, to rodziła się archeologia, więc też dużo takich fascynatów, niekoniecznie naukowców, ruszyło w teren, byśmy dzisiaj powiedzieli. Sam Morawski ruszył bardzo daleko, ruszył na północ. Dlaczego? Dlatego, że w 1848 niedaleko w Siliczkowice na Podolu odnaleziono papielny posąg Światowida, tak? Jest tutaj ten, który obecnie znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Tutaj rozwinięcie kosmologiczne tego słupa. Niektórzy mówią, no, do dziś nie obalono jeszcze prawdziwości, chociaż niektórzy próbują, ale to takie czasy dzisiaj chyba, że próbuje się wszystkiemu zaprzeczyć, tak zwane posty. I no, zawrzało w świecie słowianofilskim. Wszelkie analogie tutaj można odnaleźć przecież do tego bóstwa Zarkony, tak, które miało się dobrze do 1168, kiedy właściwie przypadek spowodował, że ostatnia
świątynia świętowita legła w gruzach, a właściwie została spalona wraz z Bogiem wyobrażonym w tym drewnianym posągu, który był tam, na północy, tak, na rugi. Tutaj mamy do czynienia z wapieniem. Niemniej Murawski pojechał na rugie. Bardzo chciał jak najwięcej o tym świętowicie się dowiedzieć, ale jak potem pisał w swoich wspomnieniach, wszystko zatarł germanizm, wszystko zatarł chrześcijanizm, no i przede wszystkim też protestantyzm, który no nieprzychylnie patrzył na właśnie też no, te starożytności słowiańskie, które na terenach niemieckich się znajdowały. Niemniej popełnił taki artykuł, który zaczyna się od słów: macie wy tam w Krakowie swojego światowita, ale mamy swojego, tak? Wielkopolska, no nie dziwi, bo przecież te związki Wielkopolski z Pomorzem od najdawniejszych czasów są podkreślane. W XIII wieku przecież powstaje Kronika Wielkopolska, która pierwszą kroniką była taką, która potraktowała bardzo poważnie kwestię Połabia, wynaradawiania Słowian, tych właśnie północno-zachodnich, więc to też wszystko niejako się zazębiało. No ale on opisuje świętowita Arkońskiego. No faktycznie od chwili odnalezienia tego posągu, też niektórzy go nazywali Bochockim, tak, rzekomo miała się znajdować to niedaleko z Brucza też świątynia Bochot, gdzie miał stać ten posąg. Więc dużo dzieł powstawało już w tym czasie. No ale sama też terminologia była tutaj istotna, ale tym się jeszcze zajmiemy. Na cześć właściwie bóstwa Słowian, które najdłużej stanowiło tą enklawę słowiańską, pogańską nad Bałtykiem, napisał taki wiersz. To jest w całości. Zadrzyj pycho germańska z fałszem, zdrady twemi, głazy się nawet budzą na słowiańskiej ziemi. Ocknął się i kamienną ogarnąwszy dłonią, 10 wieków leżącą na swym bóstwie tonią. Powstał stary światowit, powstał, zmarszczył czoło. Wzrokiem swym nogi ludy ociągnął wokoło i krzyknął: kto tak moje porozdzierał państwo? Kto do pługa niewoli wolne wprząg słowiaństwo? A Wandy i Krakusa, jęki zagrobowe, i wieża mu kruszwicka, i trąby dnieprowe, wszystkie rzeki mogiły i góry słowiańskie jednym chórem odrzekły króle chrześcijańskie. To jest bardzo też ciekawe, bo sam Murawski był no, katolikiem, on bardzo był taki świątobliwy, jak mi się powiedzieli, ale tutaj bez problemu, tak, za zagładę dawnego słowiaństwa obwinia oczywiście chrześcijaństwo. On potem też bajki pisał, rolnictwem się zajął, ale no, ten okres taki właśnie słowianofilski na pewno przyczynił też się do rozpropagowania dawnych dziejów i rozjaśnienia ich na tak, jak tylko można to było na owe czasy zrobić. Na rugi przebywał w 1856-57, są już trochę późniejsze czasy, ale będziemy tutaj tak trochę lawirować, tak, troszkę wstecz wracać, no bo nie da się, tak jak już wspomniałem, takim kluczem chronologicznym, jeśli chodzi o te sprawy, które były opisywane, no bo wiadomo, że w tym samym czasie niektórzy pisali o tym samym. No, za takiego prawdziwego guru, można powiedzieć, tego odrodzenia słowiańskiego, to należy uznać Zoriana Dołegę Chodakowskiego. No, jego nazywano prawdziwym męczennikiem wiary słowiańskiej. Zresztą myślę, że wielu z nas zna ten cytat. Czas przyszły wyjaśni tę prawdę, że od wczesnego polania nas wodą, chodzi oczywiście o chrzest, zaczęły się zmywać wszystkie cechy nas znamionujące. Osłabiał w wielu naszych stronach duch niepodległy i kształcąc się na wzór obcy, staliśmy się na koniec sobie samym cudzymi. Chodakowski to był taki tułacz, można powiedzieć. Takie tułacze życie prowadził. Jeśli chodzi o wątki też takie narodowo-wyzwoleńcze, to on urodzony w 1784, w 1888 roku
pisał takie listy, które zachęcały do wstępowania w szeregi polskiego wojska w Księstwie Warszawskim. No, oczywiście tajna policja przechwyciła to, zesłali go na soldaty. Tak? Miał dożywotnio służyć właśnie w soldatach w dywizji w Omsku, ale stamtąd mu się udało uciec i wstąpił do 5. Pułku Piechoty i z armią Napoleona zawędrował aż pod Smoleńsk. Więc mamy ten wątek też właśnie walki. Tak jak wspomniałem, wszyscy właściwie wtedy walczyli jak tylko mogli. Tak, nawet Słowacki, który przecież bardzo chorowity, nie mógł czynnie brać udziału w powstaniach, tak, no to gdzieś tam misje dyplomatyczne realizował. No ale sam Dołęga Chodakowski stał się takim patronem, zresztą się nazywał właściwie Adam Czarnocki. Dołęga to z kolei jest herb rycerski, gdzieś tam rodem z wczesnego średniowiecza nawet. Więc pielgrzymował do ziemi. On twierdził, że jeszcze tylko właśnie w tych obrzędach wiejskich można znaleźć ślady tego pogaństwa. Zresztą on wprost mówił tak, on jest poganinem, przedstawił się jako dusza północy. No i zawsze kierował swój wzrok ku duszom przodków zmarłych przed X wiekiem. Zresztą tutaj taki też cytat o nim, już opracowań na jego temat, bardzo młodo zmarł. Chodakowski miał poczucie misji, marzył o przywróceniu zamarłego głosu Słowiańszczyźnie, to też jak większość owładniętych misją wykraczał poza opłotki racjonalności, szybując na skrzydłach wiary, nadziei i miłości. Miłości do Słowiańszczyzny graniczącej z fanatyzmem, wiary w jej sławną przeszłość, nadziei na możliwość odczytania Księgi Ziemi. Sam stworzył takie pojęcie, stare sta, to miało być takie jednostki osadnicze, u Słowian, czy na całej Słowiańszczyźnie, chociaż on dużo analogii szukał właśnie tutaj na Pomorzu, że miał być krąg, taki święty, tak, no i dookoła tam do mostu. To trochę to przeczyło temu, jak zorganizowane były miejsca kultu Słowian, zwłaszcza to, co wiemy o tutaj terenach nadbałtyckich, no, ale kto wie, może gdzieś tam na wschodzie inaczej to wyglądało, czy też na południu niestety. O tym kronikarze nasi wiele nie powiedzieli. To jest też ciekawa sprawa, dlaczego polscy kronikarze w ogóle nie poruszali tematu religii Słowian. Tak jakby jej w ogóle nie było, tak, na terenach polskich. Dopiero długo ktoś tam w XV wieku stworzył ten mini panteon, no i musiał wystarczyć. Chodakowski właśnie w tym swoim takim najważniejszym dziele z 1818 o Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem, no, stworzył taki program ideowy też właśnie, jak to się powinno mieć wszystko, zarówno z literaturą, z historią, no i w jego ślad poszli następni. Można by też niektóre z tych postaci prześledzić na zasadzie, ile ulic w danym mieście, czy w danych miastach nosi nazwiska. Myślę, że Lelewel by zwyciężył. No, Lelewel był na pewno w Słupsku. Nie tylko, w Gdyni. No, no, na pewno. Tak. Ja szukałem czy Szajnowa, tak, bo tutaj mamy dwóch historyków. Trochę odmienne lata życia, ale nie bez powodu też są tutaj umieszczeni. Jeden, powiedzmy, ze starszych. Jeden z młodszych, ale mający niebywały wpływ na cały XIX wiek, zwłaszcza na historyzujące pisarstwo romantyczne. Tak? W XIX wieku się zacierała taka ta granica między literaturą piękną, a też historyczną, taką bardziej, powiedzmy, w naukowym tonie. Tak? Często to poeci starali się uzupełniać też to jeszcze wtedy takie nie do końca dobrze opracowane źródła historyczne. Poza tym, no, chcieli opowiadać też, jak oni to czuli, tak? Wiadomo, że kwestie uczuciowe też ich pchały gdzieś tam na poławie. No, a zwłaszcza, jak stwierdzono, że przecież w Polsce nie dzieje się nic innego, tylko to, co się działo właśnie w tej walce narodowo-wyzwoleńczej na północnym Pomorzu, północnym Puławiu, nie tylko. No, Lelewel bardzo miał takie bogate życie też polityczno, takie ideowe. Z takich ważniejszych rzeczy, no to
był prezesem w trakcie powstania listopadowego Towarzystwa Patriotycznego. To był taki radykalny odłam powstańczy. No, był też członkiem kierowanym przez Adama Czartoryskiego Rady Administracyjnej, posłem powstańczym i tak dalej. No, przypisuje mu się zorganizowanie demonstracji patriotycznej 25 stycznia 1831 ku czci dekabrystów. No, a przede wszystkim też jest autorem domniemanym hasła "Za wolność waszą i naszą", tak? Czyli tego hasła, które pojawiało się na sztandarach powstańczych. Jeśli chodzi o kwestie dawnej Słowiańszczyzny, to, bo tutaj pomijam całą tą działalność polityczną, czy też właśnie powstańczą, bo to są osobne tak jakby epizody, o których można by osobny tutaj wykład na pewno przygotować. Ale mnóstwo rzeczy zaczęło się pojawiać u Lelewela, właśnie inspirowanego też tym, co Potocki osiągnął, bo tutaj te rysunki tych znalezisk właśnie idoli prylwickich, które odwzorował, tak jak i kazał przepisać właśnie ten pamiętnik słowiański, tak, drzewiański, Potocki, no też potem inkorporował do swojego dzieła Lelewel. On w tej swojej takiej znanej książce "Cześć bałwochwalcza Sławian i Polski", właśnie Sławianie ciągle, tak, to też zaproponował Chodakowski, tak, trzymać tej formy Sławianie. Tak praktycznie do połowy XIX wieku jest to bardziej popularna forma. Nawet Mickiewicz stosował ją, chociaż on akurat no, był sceptycznie nastawiony, jeśli chodzi o całą dawną Słowiańszczyznę, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie religijne. Tak czy inaczej, Lelewel założył Tygodnik Wileński, w którym notabene Mickiewicz debiutował. No ale w tej swojej znanej książce mnóstwo rzeczy poświęca dawnej Słowiańszczyźnie północno-zachodniej. Tutaj taki fragment gdzieś w samych Pomorzanach, bo też dużo o tym napisał. "Wszakże jest pewne, że chrześcijaństwo w innych Słowiańszczyzny okolicach nie zagrażało bezpośrednim cudzoziemskim jarzmem. Przyjęcie jego było jedynie zamianą wyznania, a niepodległość narodowa została. W krainach zaś między Odrą i Łabą z przemianą wyznania gniotło cudzoziemskie jarzmo i ucisk. Uciśnieni, ujarzmieni, postrzegli, że tylko ich bogi i bałwany, ich stary obyczaj mogą niepodległość ocalić. Stąd zaciętość, stąd usilny powrót do obalanych bałwanów, stąd nienawiść do chrześcijaństwa. Powszechne powstania 1013-1030 postawiły bałwochwalstwo w nowej sile, w przesadzonej świetności, która nam go lepiej poznać dała, niżeli przeszłych tysięcy lat żywotny jego byt." To jest tylko fragment, ale dużo miejsca poświęcił dawnej Słowiańszczyźnie. No i wtedy też, bo to były takie różne spostrzeżenia, które zostały spisywane no, w różnych odstępach czasu, ale właśnie w tej swojej takiej najbardziej znanej książce w 1852 roku też nawiązał do światowida. Go wcześniej już nazywał, tak zgodnie ze źródłami, i Swantewitem, i Świętowitem, ale stwierdził, że właściwie nie wiadomo, o co tam chodzi. Za bardzo się wszyscy poróżnili w tym temacie. No i co? No i został światowid, tak? Z kolei nieco młodszy, ale też wywierający wpływ na to pokolenie właśnie powstańcze, stwierdził, że trzeba mówić świętowit, tak? Szajnocha właśnie w 1852 ustalił, co tak naprawdę oznacza nazwa świętowit. Tak, chodziło o świętego władcę, władca, kniazia, niektórzy też tam szukali powiązań, tak, czy takiego nieustająco świętego władcę pana. No ale co? Najwyraźniej Lelewel miał lepszy PR, tak? Przyjęło się jego wersja,
a nie Szajnochy. No i tak do dzisiaj mamy z tym do czynienia, tak? Większość tak mówi Światowic, chociaż powinno się mieć Świętowid. No ale ten Zliczkowic Światowidem został, no to może trzeba się chociaż takiego rozgraniczenia trzymać, że Świętowid na Rugi, a Światowid na południu. Lewet. Był, do Szajnochy jeszcze za chwilę wrócimy, bo tutaj po kolei mamy teraz Ziewonię. Ziewonia to była taka grupa polityczna, literacka, historyczna, która powstała na gruzach Towarzystwa Zwolenników Słowiańszczyzny. No, to założył w 1825 roku we Lwowie Ludwik Nabielak. Tak a propos dzisiaj rocznica jego urodzin, 16 grudnia. No, Nabielak urodził się pod Rzeszowem w 1804 roku. Jeśli chodzi o epizody powstańcze, to Nabielak też z jednym z późniejszych, znaczy z jednym z poetów, ale też z działaczy Ziewonii, czyli z Sewerynem Goszczyńskim. Podczas powstania listopadowego szturmowali Arsenał i Belweder. Arsenał zdobyli. No oczywiście też mieli potem problemy. Ale mówimy tutaj o Ziewonii. Powstańcy powracający do życia publicznego zawiązali właśnie taką grupę w Lwowie. W 1832 roku mamy u góry, kto do niej należał: Seweryn Goszczyński, August Bielowski, Lucjan Siemiński, Kazimierz Władysław Wójcicki, Józef Dunin-Burkowski i Dominik Magnuszewski. No, sama nazwa to było takie troszkę przeinaczone imię bogini Żywi, Ziewoni, którą utożsamiano też z tą połapską siwą. No i oczywiście nazwa miała nawiązywać tak do wiosny, do budzenia się, do młodości, do wolności, do wyzwolenia. Zresztą Bielowski też w wierszu pod tytułem Ziewonia zwracał się do bóstwa, bo obudziło braci i rozgłosiło słowiańską pieśń po świecie. Bardzo ciekawa grupa, bo nie dość, że sprzeciwiała się tym takim trendom, które wtedy obowiązywały, to też ubolewali nad różnymi właśnie takimi modami, które wtedy trawiły, można powiedzieć, jeszcze literaturę, zwłaszcza piękną. Oni też utożsamiali się z tymi starożytnikami słowiańskimi, z tym, że bardziej w kwestiach literatury pięknej, no, tłumaczyli serbskie pieśni, dużo wtedy tłumaczeń literatur słowiańskich miało miejsce na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Bo uważali, że tam nietknięta jeszcze jest tam taką cywilizacją Zachodu, ta słowiańszczyzna serbo-łużycka, a z drugiej strony też kwestie wschodnie, tak. No ale jednocześnie coraz bardziej ciążyli ku kwestiom właśnie pomorskim. Zresztą tak jak tutaj, możecie też kilka słów o nich przeczytać więcej. Literat historyk, tak, to było nierozerwane w XIX wieku właściwie. No, Mickiewiczowi, którego oskarżali o nienarodowość, przeciwstawiali swojego wieszcza, tak, wspomnianego tutaj wcześniej Chodakowskiego. No, oceniali negatywnie literaturę krajowego odrodzenia czy oświecenia, jak tutaj widać, tak, nazywając ją nienarodową i przesiąkniętą wrogimi wpływami kosmopolitycznej cywilizacji chrześcijańskiej. A literaturę narodową widzieli w pogańskiej spuściźnie plemion słowiańskich i w ludowości. Oni też przywoływali różne postacie historyczne, fragmenty z kronik, ale pisali też poematy. Mieli własną drukarnię, litografię, gdzie właśnie zgromadzone materiały wydawali. No, wydawali Ziewonię, tak, Ziewonię, czyli takie almanachy, dwa takie opasy atomiska w 1834-1839. Oczywiście poza opinią cenzury wydawali, więc drugi rocznik został skonfiskowany.
Tam zresztą ciekawe rzeczy się pojawiły. Tutaj z tych wymienionych to bardzo istotnym jest ten ostatni, Dominik Magnuszewski, który pozostał najdłużej wierny takiej rewizjonistyczno-historycznej właśnie takiemu rewizjonistycznemu pisaniu, bo też bardzo wziął sobie do serca te kwestie pogańskie od Chodakowskiego. Uważał, że no, pogaństwo to jest siła i że nic innego, tylko iść w tą stronę. Z drugiej strony też w takich uwagach nad dramatem skupiał się nad takim też ciekawym spostrzeżeniu, no bo uważał, że Szekspir, który no jeszcze wtedy też nie był tak do końca, można powiedzieć, na tej pozycji u nas, jak jest teraz, że powinniśmy iść w ślady właśnie takiego dramatu, tak, żeby pisać o takich wydarzeniach ważnych z najodleglejszej przeszłości. No i stwierdził, że gdybyśmy bardziej znali dzieje lutyków słynących właśnie z tych walk narodowo-wyzwoleńczych, no to lepiej rozumielibyśmy też teraźniejszość, tak, czyli tą rzeczywistość zastaną przez nich, tą powstaniową, międzypowstaniową. Próbując stworzyć program jednoczący Słowian pod kierownictwem Polski jako alternatywy wobec panslawizmu, który wyznaczał Rosji rolę hegemona wśród narodów słowiańskich, Ziemiańczycy kładli nacisk na swoistość dziejów Polski, na ich odrębność w stosunku do historii Europy Zachodniej i Wschodniej. Otaczali przede wszystkim czcią te zabytki dawnej słowiańszczyzny, które świadczyły o sile i duchu walki, a tym samym negowały rozpowszechnione wyobrażenie o dobrym i łagodnym Słowianinie. Była to próba przesunięcia akcentów i obowiązującym wtedy twierdzeniu Herdera o naturze słowiańskiej, czyli chodziło o to, że Słowianie tylko rolnicy, tak, pokój miłujący i tak dalej, to też taka wizja romantyczna, i skoncentrowanie się na drugim członie tej opinii. Heroizm i męstwo stały się głównymi wyznacznikami ducha słowiańskiego, a potem polskiego. W pracach translatorskich Ziemiańczycy przeciwstawiali idylicznej herderowskiej wizji słowiańszczyzny własną opowieść o heroicznej, bohaterskiej, przedpaństwowej wspólnocie Słowian wojowników. Zaś w utworach historycznych przedstawili swoją wizję państwa polskiego, predestynowanego do roli przewodzenia narodom słowiańskim. Lucjan Siemieński w 1833, trąby w Dnieprze. Już początek właśnie zdradzania zainteresowań kwestiami właśnie pomorskimi. Dziw będzie, złodzi wielkie trąby, cztery dziwnięto jako słupy chramu w Retrze i zatopioną razem w Dniepru wiry. Podwodną pieśnią zagrało powietrze. Rusałki pieśń to po szuwarach wtórzą i białą pianę chwyciwszy za grzywę na czarne morze pławią się, a z burzą i węska Odra i morze Waregów pieśnią tą grały gwoli laskich brzegów. To chyba pierwszy wiersz, w którym pojawia się Retra. Dopiero potem Retra pojawi się w twórczości Słowackiego. Z kolei Dominik Magnuszewski, pisząc swój poemat Władysław Biały 1840, tak zwraca się do Peruna. Bóg chrześcijan króluje, wam, mnie stary mój Perun, ojęty Perunie, gromy rzuć, a Bóg im ozłacany runie. Oni mu szable, ja ci głos dobywam z gardła, a krzyczę starym bogom, by ich ziemia żarła. No, przede wszystkim Magnuszewski, ale i inni, tych utworów można by tutaj więcej przywołać, no, głosili chwałę właśnie tego niegasnącego, bitewnego ducha słowiańskiego, rozpłomienionego już w czasach właśnie wczesnego średniowiecza. Do tego walka z cudzoziemcami z apologią i apologia rodzimych wartości, w tym starej religii, której, no tutaj jak widzimy, patronuje Perun i pozostali bogowie, no, stawały się takimi symptomami właśnie tego romantycznego słowianofilstwa, no i wyrażały też nową epokę, nie tylko zresztą poezji, ale generalnie taką tożsamościową. No zresztą blisko już jesteśmy wiosny ludów i też budzenia się tej tożsamości narodowej u wielu narodów słowiańskich, no a w sukurs właśnie temu wszystkiemu szła pamięć o dawnej słowiańszczyźnie. Wincenty Paul. Och, dużo, dużo poczynił dla nauki polskiej, pionier polskiej geografii, etnografii, turystyki, biografii roślin, kartograf, klimatolog, hydrograf, botanik, etnolog, poeta, prozaik.
uczestnik kilku konspiracji niepodległościowych. Za udział w powstaniu listopadowym został oznaczony orderem Virtuti Militari i awansowany do stopnia podporucznika. Paul też się doczekał już wielu opracowań, z tym, że on największe zasługi poczynił dla geografii, właściwie można by powiedzieć. Ale geografowie ubolewają do dzisiaj nad faktem, że tak wybitny geograf bardziej zasłynął jako poeta, tak? No ale czasami tak bywa. Ja nie wartościuję tak, tego. Wszystkie dziedziny nauki są ważne, zwłaszcza te humanistyczne, na których się tutaj skupiamy. Ale oczywiście wątki te pomorskie u Paula są bardzo, bardzo widoczne. Jego kariera wojskowa to tak jak w przypadku poprzedników, no, osobny rozdział. On i potem powstańcem wielkopolskim był w 1848. Zawsze właśnie odwoływał się do tych czasów przejść powstańczych, wyryły niezatarte piętno na nim. Zresztą już wtedy powstawały pieśni Janusza i pieśni do ziemi naszej, opiewające właśnie piękno różnych regionów kraju. No i też taki epos rycerski, ale takiego połączenie dawnych czasów rycerskich no, z tymi niepodległościowymi XIX wieku, czyli Mohort. Mohort to też postać, która w legendach przetrwała na Pomorzu, chociażby jest taka słynna legenda o włóczniach mohortowych rycerzy, którą się tam lokalizuje właśnie w tych czasach dawnej Słowiańszczyzny. Paul przede wszystkim mnie interesuje jako geograf Rugi. On w 1847 roku wybył właśnie na Rugę. No wcześniej miał epizod też drezdnieński. Zdarzyło mu się pływać po Łabie u boku też Mickiewicza, którego poznał właśnie w Dreźnie. Ten tam wtedy pracował nad dziadami. Ale ta wyspa Rugia przyciągała go swoim magnetyzmem, właśnie płynąc po Odrze na północ z długoszem w ręku. Stwierdził, że właśnie długosz to był jeszcze ten, który potrafił po słowiańsku wszystko nazwać, tak? No, wiedział, że w XV wieku to już niestety wszystko chyli się ku upadkowi, że kolejni władcy już też nie za bardzo kwestiami pomorskimi będą się chyba interesować. Zwiedził całą Rugę, nawet stworzył mapę Rugi, no i ona mu posłużyła za taki właściwie takie porównanie, takie słowa znamienne. To na co badacz starożytności słowiańskich natrafia na całej przestrzeni od ujścia Odry i Wisły aż do ujścia Dniestru i Dniepru, to leży tutaj, czyli na Rugi, zgromadzone na przestrzeni kilkunastu mil kwadratowych w poetycznym obrzeżeniu rąbka morskiego, którym malowniczo jest wydziergany ten ostrów wielkiej pamięci. Tak? No Rugia dla wielu to był taki symbol. No, na pewno z tego względu, że najdłużej ten bastion pogaństwa, tak? No, wyspa, a więc odgrodzona, no i tak dalej, więc przyciągała coraz bardziej, tak? To nie był jedyny, który pojechał na Rugę, no tutaj właściwie on był pierwszy, potem był ten Morawski, tak? Ale na Rugę mniej więcej w tych samych czasach pojechała na Deotyma, czyli Jadwiga Łuszczewska, no. Nie walczyła o niepodległość, stąd nie ma jej tutaj w zestawieniu tym, ale nie pomijamy wkładu też, zwłaszcza w literaturę piękną, gdzie mnóstwo właśnie utworów Deotymy poświęconych było Rugi, no, świętowitowi, właściwie tym mitologicznym kwestiom bardziej. No, podróż na Rugię posłużyła też Paulowi do takich różnych przemyśleń geograficznych, zresztą on jest też odpowiedzialny za rozpowszechnienie nazwy Pomorszczyzna w XIX wieku. Zresztą jak sam
wspominał. Niedaremnie obrał sobie Bóg światowid. Tak, światowid, nie świętowid. Patrzący czterema twarzami w cztery strony świata, niedaremnie obrał sobie mieszkanie przez wieki na tym skalistym przylądku pogańskiej Rujany, bo widno tu w świat, a świętym jest zawsze taki widok dla człowieka. Dopiero po latach spisał właściwie te swoje podróże w takim dziele na wyspie, na lodach, na groblach. To już w latach 50., no ale ta wyprawa miała miejsce znacznie wcześniej. Po polu. Można powiedzieć jeszcze dużo. Patrzę tutaj na zegarek. Czy coś jeszcze ważnego nie ominąłem? No, dość takie szczegółowe te opisy Rugi właśnie mają miejsce tam w tych jego wspomnieniach. Jako pionier tych wielu nauk, a zwłaszcza geografii, też trzeba tu podkreślić, jak ważne to dla niego było, bo on sam miał problemy ze wzrokiem. Od małego zresztą z jednym okiem problem, potem całkowicie nie widział już, ale nadal pisał dużo, tak? Także te wspomnienia do tego powstawały później. Może tak jakby przeczuwał tą właśnie chorobę i dużo, dużo zwiedzał, a potem miał o czym pisać. No także geografa takiego słynnego mamy. Zresztą z jego dorobku, tego geograficznego, do dzisiaj się bardzo mocno korzysta. Sam zresztą Paul też stosował pojęcie kresy. Kresy no dzisiaj wywołują raczej, no nie wiem, u was? Gdzie się kierujemy? Znaczy na przykład, że wschód. Wschód, no właśnie. Wschód. Kresy zachodnie. Tak, tak. Kresy zachodnie, jak najbardziej, tak. Albo wschodnie. No to tak, ale nie możemy właśnie pomijać tych kresów zachodnich. Zresztą w tym XIX wieku uważano, że... Tak powiem, polski to był wschód, więc wtedy pewnie miał bardziej... Też, ale... Zależy jak kresy. Tak, zgadza się. Generalnie kresy, te, które wprowadzono w XIX wieku, właśnie przez Pola i innych, to było wszystko... Właśnie zaczęło się na wschodzie, tak, ale... Ale zaczęto mieć świadomość, że przecież kresy to są obszary swojskości, tak na dobrą sprawę, tak? Tej polskiej. To już nie miało znaczenia wtedy, czy to był wschód, czy to był zachód, bo odkrywając ten północny zachód Słowiańszczyzny, uważano przecież, że to są ziemie przecież tak jakby no nasze w pewnym sensie. Dlaczego? Dlatego, że przecież współcześnie powiedzmy w XIX wieku, no i teraz, tak? Ostatni Słowianie, tak jakby, no to Polska, tak? Dalej już Germania. No pomijam tak Serbo-Łużycza, no bo jest ta enklawa Słowian. No, Słowianie to Słowianie, ale nie znaczy, że Polacy. No nie, ale mówię, że Polska, czyli ostatni Słowianie, tak jakby na zachód, tak? U góry. No tak. No, o to mi chodzi. A polskość i słowiańskość wtedy to praktycznie było jednoznaczne. Dlatego mówiliśmy bardziej właśnie o kresach wschodnich niż zachodnich. Nie, mówię teraz o kresach zachodnich. Wcześniej może wspominaliśmy. Szybko z tych kresów wschodnich się przerzucono na kresy zachodnie, tak? Ale to chodzi o to, że przecież skoro Słowianie Puławscy zasłaniali Polskę, tak? No bo kiedyś ta granica była na Ławie, tak? Potem na Odrze. No to jesteśmy im winni pamięć chociażby z tego, tak, że Polska miała w tym momencie czas na dobrą organizację, tak jak już potem tą Słowiańszczyznę Połabską podbito. No i oczywiście przecież do Polski też Sasi docierali, no ale jednak już natrafili tutaj na lepiej zorganizowane państwo. No zabrakło tego u plemion
właśnie zaodrzańskich, puławskich, że przecież byli predestynowani do stworzenia wielkiego państwa, tak? No obodrzyci przecież, obodryci, no różnie można też mówić, przecież pod władzą Niklota stworzyli naprawdę silne państwo, księstwo, tak? U nich zresztą te takie państwotwórcze symptomy dużo wcześniej występowały, no ale jednak czegoś zabrakło. Ryszard Berwiński. Wprawdzie też zasłużony działacz powstańczy, wielkopolanin z pochodzenia. No to jednak źle skończył, można powiedzieć. Ale poczynił niemały wkład w rozsławienie dawnej Słowiańszczyzny nadbałtyckiej. Chociażby swoją twórczością literacką. No nie polityczną, nie też powstaniową. Ale różne epizody miał, no wiadomo, też Wiosna Ludów pochłonęła go i tak dalej, ale najbardziej tutaj interesuje ten taki wzmożony okres jego działalności takiej słowianofilskiej, słowianofilsko-pogańskiej właściwie, który przypada na no, lata 40. No, każdy właściwie też z tych tutaj przedstawionych działaczy, twórców, oprócz tego, że miał ten epizod mniejszy lub większy powstańczy, to też oczywiście każdy odbębnił więzienie. Tak, no, tak samo w Wiśniczu i w Berlinie, ale to też jeszcze bardziej utwierdzało ich w różnych swoich słusznych sprawach. Bogunka na gople. Utwór bardzo ważny. Dlaczego? To się zaraz przekonamy. Tutaj właściwie nie ma tam dużo o Pomorzu, dlatego tutaj macie cytaty. Generalnie Gopło jest tam przedstawione jako takie morze lechickie, tak, najważniejsze miejsce, kolebka polskości. No i dużo się tam dzieje oczywiście. Mamy początki państwotwórcze. Pojawia się Bojan. Myślę, że wielu z nas imię dużo od razu powie. Który jest takim też pielgrzymem, takim alter ego może nawet właśnie tych pielgrzymów, tych poetów, tych wieszczów, którzy właśnie po kraju wędrowali. No i oczywiście ubolewa nad dawnymi czasami, znaczy nad współczesnością, że dawne czasy gminowładztwa były ważniejsze, tak, no a potem właśnie ktoś chciał sięgnąć po władzę i się zaczęła taka Słowiańszczyzna już poróżniona między sobą. Tak czy inaczej, w Bogunce na Gople pojawiają się wątki pomorskie. Zresztą jest tam mowa o wilkach pomorskich, czyli właśnie o Słowianach nadbałtyckich, którzy no, tutaj nie są już przedstawieni w takim jasnym świetle, takim pozytywnym, no bo zgodnie z historią to też różnie z nimi było, tak? Potrafili wspierać i władców polskich, ale też i władców niemieckich, tak? To ich też w pewnym momencie zgubiło. Nie wiedzieli, po której stronie się opowiedzieć. Tak czy inaczej, no tutaj tam się też szykuje w tej Bogunce na Gople wielka wojna. Dlatego na Ranowskim Ostrowie wielką stanicę arkońską już wystawiono na widok, wiatr ją rozwinął od morza i pewnie ku nam zawiewa. Świszczy złowieszczą nowinę i po ziemiach rozmiata, a lud tłumnie gromadzi zbrojno wielką wyprawę gotując. Kolejny cytat. Cześć tobie, Bożku, wet za wet. Dzień święta twojego morza niedaleki. Zgromadzi się znowu lud mnogi potężny. Przed ołtarze twoje, jak dawniej za lepszych czasów bywało. Tam ci zgotują igrzyska biesiadne. Tam ci nie wystarczy siedem ust twoich do spijania krwi, która popłynie. Tam nie wystarczy ludowi głosu do wykrzykania imienia twego wet za wet. Wet za wet. To u Naruszewicza Rujewicz, tak? Czyli drugi z najważniejszych bogów Rugi. Tak, mieliśmy stolicę na Rugi, czyli Ranów w Arkonie. To była stolica religijna, no i była stolica świecka w Garczcu. Tak? W Garczcu, w Karenicy różnie się to nazywało, gdzie była świątynia siedmiotwarzowego
Rujewita, którego no, uważano za Boga zemsty, już tam pod koniec wieku XVIII. No i też w tej formie tutaj go widzimy, ale to był ciekawy topos taki. No zaczęto sięgać właśnie po to dziedzictwo kulturalne, kulturowe coraz bardziej właśnie dzięki takim odczytywaniom tej przeszłości. No i to też nawiązania do Żywi, czyli do tej bogini. Ogólnie na Gople to jest taka wielowarstwowa rozprawa o duchu polskich dziejów. Niektórzy ją zestawiają czasami z Królem Duchem, tak? Słowackiego, też nie jest takim ciężkim językiem, jak Król Duch pisano, no i nie jest też takim poematem. Ale przez Berwińskiego przemawiała w owym czasie też taka misja, taka idea, żeby odrzucić łacinę na rzecz swojskiego języka. No i też odrzucić germiomański ład i katolicyzm, tak? Który siłą wyparł wiarę przodków, zwłaszcza nad Bałtykiem i za Odrą. Oznaczało to w praktyce też taką reorientację narodowej świadomości, tak? Ta tożsamość rodząca się właśnie gdzieś tam, ta słowiańska zwłaszcza, już od tych lat 40. to był już taki trzeci etap, można powiedzieć, tych badań słowiańskich, najbardziej taki nacechowany ideologicznie. No, zresztą sięganie do zamierzchłych czasów słowiańskiej walki z niemieckim feudalizmem, tak też się tutaj kłania. No a jednocześnie też rozumieli jako walkę szlachetnego pogaństwa właśnie z tym takim zaborczym chrystianizmem w wydaniu germańskim. No ten wzorzec taki kulturowy na Połabiu bardzo mocno był widoczny, więc to jakby lustrzane odbicie w XIX wieku. W Bogunce na Gople mamy taki wiersz, pieśń Bojana. Coś znajomego, dokładnie. Tak jak wspomniałem, tak? Gdyby nie ten XIX wiek, nie byłoby nas. XX pod koniec tego zrywu rodzimowierczego i tak dalej, wszystko to, co się łączy. Każdy zna pieśń Bojana, tak? Tutaj mamy rok 97 już, XX wieku, Lech Jastragonę. To był organ prasowy Zrzeszenia Rodzimej Wiary, oddział Ziem Wielkopolski. I tutaj jest okładka. Oczywiście Bóg Świętowit na koniu według teki Jakubowskiego z 1933 i dwie strofy pieśni Bojana. Głód, powietrze, ogień, woda i wszelaka zła przygoda będą temu, kto by starów ojców swoich zgardził wiarą. Jest kilka oczywiście tych zwrotek. Tutaj tylko dwie. Marnie zginie, wiatr rozmiecie prochy jego po wszem świecie. Marnie zginie, kto by starów ojców swoich zgardził wiarą. To co jest najciekawsze, stworzył to te słowa Berwiński, do którego one właściwie, dla którego one stały się prorocze. Bo to, co życzył tym, którzy zdradzą starą wiarę, spotkało jego pierwszego. On ją zdradził. On w latach 50. zajął się polityką znowu. On bardziej miał lewicowe poglądy. Też tak jakby przewartościował swoje młodzieńcze ideały, te hasła właśnie poganizmu i tak dalej. I nawrócił się na katolicyzm. Zajął się polityką najpierw w Poznaniu, był posłem na Sejm Pruski, a potem na wieść o wojnie krymskiej złożył mandat, wyjechał najpierw do Paryża, a potem do Konstantynopola i z ramienia hotelu Lambert, no i wstąpił do wojsk Sadyka Paszy, a następnie od 1871 służył w drugim pułku ułanów osmańskich. No i co mu to dało? To, że zmarł w Konstantynopolu w nędzy i opuszczeniu. Więc no, słowa prorocze spełniły się pierwsze jeszcze w tym samym wieku, kiedy były pisane właśnie, dotyczyły samego autora. No, pieśń Bojana współcześnie to jest taki hymn
może teraz mniej, ale w latach 90. jak istniało najpierw Zrzeszenie Rodzimej Wiary, potem te różne rozłamy się zaczęły, tak, to też pokazuje nam pewne toczące się koło historii, tak, mamy najpierw te plemiona, które tam się ze sobą wadzą, tak, na współcześnie mamy różne też takie właśnie stowarzyszenia, które no, nie potrafią się dogadać między sobą, chociaż jeszcze w latach 90., początek 2000, no to zupełnie inaczej się to miało. No chyba, że ja mam takie negatywne odczucia. Nie tylko ty. No właśnie. Jeśli Berwiński, to i Roman Zmorski. Kolejny, który no, dużo też walczył za kraj. Zamieszany był ten taki stos przysiężenie Karola Levito z 1839. Często musiał uciekać za działalność taką konspiracyjną. W Warszawie najpierw działał, potem na Podlasiu, w Białej Podlasie, zresztą tam wcześniej już się uczył. W Łukowie zawiązał związek patriotyczny, właśnie ten Karol Levito, no tego też właśnie z Morskim tam w takich takich kręgach też działał. A tu mam taki cytat z Lenartowicza, który opisał go, czyli z Morskiego, jako tego, który właśnie całkowicie też, tak jak Zorian Dołęga Chodakowski, oddany idei właśnie pamięci i właściwie życia, tak jak dawni Słowianie. Duch starego Słowianina rozkwit na tym drzewie, które się nazywało Roman Zmorski. Żył, oddychał, czuł tylko w swoim świecie. Drewniane jego bogi z wywieszonymi po pas językami, wróżby wieszczów, dumy rycerskie nachodziły na nie, nie jak przyzwane siłą imaginacji poetycznej, ale niby chmury napływające ze światów pomarłych. Zresztą on nawoływał też oczywiście do powstania, do walki zbrojnej. Sam aresztowany niejednokrotnie, często właśnie zmieniał miejsce pobytu. No, pielgrzymował też najpierw po Mazowszu, zbierał wśród ludu zapisy folklorystyczne, ale też prowadził agitację na rzecz powstania, na rzecz też uwłaszczenia chłopów i tak dalej. No, przez tą swoją działalność taką wieloletnią władze pruskie wydały list gończy za Zmorskim, dlatego on z czasem trafił na Łużyce, gdzie przebywał od 1848 do 50 i tam też był takim agitatorem wśród Serbów łużyckich. Tam prowadził pismo Stadło w Budziszynie. No potem w latach 50. był agentem Adama Jerzego Czartoryskiego w Konstantynopolu, w Serbii też, gdzie miał za zadanie pozyskiwać Słowian puławskich do wspólnej walki z Rosją. Tu bez oczywiście analogii do dzisiejszej sytuacji na świecie, tak, te wątki antyrosyjskie, no ale wiadomo, że wiek XIX to mamy słowianofilstwo i mamy panslawizm, tak? No jednak nie wszystkim narodom słowiańskim to przewodnictwo Rosji się podobało. Ale to, co najważniejsze, jeśli chodzi o Zmorskiego i o jego wkład w tą myśl północno-zachodnią słowiańszczyzny, to też oczywiście opisy Pomorza, ale kiedy go odwiedził Lenartowicz właśnie w czerwcu 1849, to się udali do takiego miejsca, które tam właśnie na Łużycach związane było z górą Lubin, gdzie miała też miejsce bitwa właśnie Serbów Łużyckich z Geronem. Tego Gerona to jeszcze wrócimy, ale na koniec. No tam zetknął się też wciąż z żywymi obrzędami. Tak. Uważał, że właśnie tam jeszcze najbardziej na Łużycach można odczytać tą pogańskość słowiańszczyzny. Dlatego dużo pisał o Łużycach. No i odbyli z Lenartowiczem taką wycieczkę pieszą do Kletki Czarnego Boga.
A to jest taki opis, bardzo ciekawy zresztą. Warto go przytoczyć w całości. Po godzinie drogi dobrym krokiem stanęliśmy na miejscu, na którym wznosi się czarna skała, otoczona sosnami. Otóż i ucho czertowskie, kletka, czyli mównica, na którym żadne imię śmiertelne się nie zapisało. Otwór z boku, zwany uchem, był, zda się, ze strony, po której stawali starzy Słowianie, wypowiadając żądania swoje albo zagadując los, jaki czeka pokolenie. Spieszące do boju, na które siedzący w podziemiu żerca kapłan odpowiadał, kamienie zaś w pobliżu znajdujące się podusze, na których znajdują się wydziobane serca z rowkami do wsiąkania krwi, w ziemię widocznie służyły do ofiar. A co, nie warto było ściągać? Zda mi się widzieć złotowłosego Germana, jak go tu do tego kamyczka taszczą. Bracie, zaśpiewajmy chór druwidów i zatoczmy kołem. Tu chwycił się za głowę. Co to za wyborny pomysł? Zapalimy sobudkę ku czci starych bogów i starej wiary. Tam taki epizod potem miał miejsce, bo zaczęli w ogóle pieśń Bojana, tak przywołaną tu nieco wcześniej, śpiewać, więc już wtedy tak, no, znali tą twórczość wszystkich tych, którzy o podobnej tematyce pisali, ale miała się zapalić też od pochodni jakaś tam sosna i tam pasterze to zobaczyli. Sam Lenartowicz to tak relacjonował, że pewnie myśleli, że to jakieś właśnie duchy dawnych lutyków się pojawiły i tam ich przegonili wtedy, nie chcieli się tam z tymi wieśniakami za bardzo właśnie siłować, więc no dali spokój, no i ten ich taki obrzęd. Oczywiście to tak trochę żartobliwie jest opisane, ale też pokazuje, jakie ważne były te kwestie dla nich wtedy. Zresztą tam jest opis tej rozmowy między nimi, no i też Lenartowicz wtedy stwierdził, że tak na dobrą sprawę to Słowacki otworzył oczy na słowiańskie dziedzictwo. Ja tutaj taką dygresję, bo o Słowackim będę mówił, bo to jest dość dobrze opracowany, więc myślę, że nie ma problemu ze znalezieniem, chociaż gorzej już z tym Królem Duchem, gdzie się pojawia Arkona, gdzie się pojawia, powierają postrzyżyny młodego Mieczysława i tak dalej, ale jest wiele wersji tego, więc te, które zostały opublikowane, to tyle tych wątków nie zajmują, ale sam Słowacki takie słowa spisał, które bardzo dobrze obrazują to wszystko, o czym tutaj dzisiaj mówimy. Pozwól, że powiem, jako niegdyś wstawały piękne słowiańskie sioła pod gajmi świętymi, gontyny pozłocone, wchodzące na skały, u pomorczyków w duchu powietrza i ziemi. Zeszli mi o tych czasach sen doskonały, sen prawdziwy, schodzący bramy złotemi. Niech zbudzony przez moje senne śpiewanie, upiór czynów słowiańskich z mogiły wstanie. Tak jak już na początku wywołałem Słowackiego, no on, chociaż chciał, no, wątły, zdrowiem, nie mógł walczyć zbrojnie, ale zagrzewał, myślę, do walki niejednokrotnie. W 1848 ruszył do Wielkopolski, przecież nawet pomimo pogorszającego się zdrowia, bo gruźlica już całkowicie go tam opanowała, chciał walczyć, no ale niestety już ta postępująca choroba przy życiu długo go nie utrzymała, aż umarł w roku kolejnym. Ale no, tak jak tutaj też wcześniej było zobaczyć, że Niemickiewicz, a w tych takich kręgach narodowo-wyzwoleńczych, słowianofilskich, poganocentrycznych, jakbyśmy powiedzieli, to Słowacki naprawdę, chociaż no, u niego też tych dużo wątków mesjanistycznych, chrześcijańskich, ale no, niektórzy uważają, że jednak sprzyjał temu pogańskiemu też odrodzeniu. No, sam Zmorski to jest też postać ważna z perspektywy tego też odradzającego się pogaństwa w XX wieku, bo przecież on latem 1848 był na Ślęży i tam w księdze gości wpisał znamienny cytat: na słowiańskiej góry szczycie pod jasną nadziei gwiazdą zapisuje wróżby słowa, wróci w stare gniazdo, stare prawo, stara mowa i natchnione Słowian życie. Myślę, że te słowa prorocze jak najbardziej się stały. Zresztą
tablica upamiętniająca potem poetę, czy nie tylko, bo to jest jedno z jego wielu wcieleń, poezja. Ufundowana została w 1970 przez wrocławski oddział PTTK i umieszczona przy wejściu do schroniska na szczycie Ślęży. Obecnie jest to dom turysty imienia Romana Zmorskiego w tym samym miejscu. No a sam Zmorski to też jest temat na osobne opracowanie. No tu o Szajnosze to już wspomniałem, więc nie będziemy go tutaj zajmować. Każdy z nas zna Starą Baś, prawda? Tak. Dokładnie. Chyba powieść, która doczekała się największej ilości reedycji, jakbyśmy powiedzieli, czyli wznowień, powstała oczywiście już w drugiej połowie XIX wieku, tak? Kraszewski, dużo wątków też tam, tych północnych. Oczywiście ja się nie trzymam już tego po powstaniu styczniowym, bo to dopiero byśmy tutaj po nocy musieli siedzieć, żeby wszystkich przedstawić, którzy no, walczyli już bardziej piórem niż orężnie, ale no, powodowani tym, co się działo między powstaniami i tymi twórcami, którzy w powstaniu brali udział. Tak czy inaczej, Wincenty Budzyński, który pochodził z Wołynia, też był działaczem politycznym, zasłużonym uczestnikiem powstania listopadowego. Po upadku włączył się w działalność taką polityczną, konspiracyjną w Galicji, zakończono oczywiście aresztowaniem i więzieniem. Po uwolnieniu udał się na emigrację i nawiązał bliższą współpracę z Lelewelem. Lelewel zachęcił go do właśnie realizacji zainteresowań historycznych, czego efektem były trzy powieści. Lechia w IX wieku, Biała Knichini, powieść historyczna z czasów Bolesława Wielkiego, czyli Chrobrego, i Wyprawa Pruska i Półtora Krzyża, powieść historyczna z czasów też Bolesława Wielkiego. Lechia w IX wieku, która najpierw w Lipsku się ukazała w 1843 roku, to jest taka powieść, którą możemy spokojnie nazwać prekursorką Starej Baśni. No ale tak jak w przypadku Światowita, Świętowita, lepszy PR miał Lelewel niż Szajnocha, tak samo było tutaj Budzyński, a może też język doszedł, że jednak jeszcze taki troszkę nieudolny. W 1843, w latach 70. no Kraszewski jednak mistrz pióra, tak? I praktycznie treść jest podobna. Lechia w IX wieku doczekała się też trzech wznowień jeszcze w wieku XIX. W Brukseli była wydawana i ponownie w Lipsku, więc no, była czytana, tak? Ale tam dużo wątków jest takich żywcem z kronik. Nieudolnie czasami przetłumaczonych, albo też z Naruszewicza, który też przeinaczał różne rzeczy, stąd się potworzyły takie problemy z niektórymi zapisami, tak? Mamy na przykład u źródła Zuara Siza, czyli Swarożyca w Retrze, tak? Oni tam źle to odczytali i Lwarazik powstał, tak? No i potem cała historiografia niemiecka też to powtarzała. No i mamy do czynienia gdzieś tam z jakimiś rycinami, które pokazują Boga Lwa Razika z jakąś tam głową lwa, tak? No, to są te takie poboczne wątki. Tak czy inaczej, też u Budzyńskiego wszystko dzieje się w Kruszwicy i dużo tych wątków się pojawia, nawet bardzo dużo więcej niż w Starej Baśni, bo pojawia się chociażby Święty Odyniec wychodzący z Radogowskiego Jeziora, zwiastujący wojnę już tam na pierwszych kartach. No ale czasami takie wtręty też właśnie widać, że on jednak no, tą stronę trzymał taką bardziej katolicką, bo też próbował tam tłumaczyć tak, na zasadzie tego manichejskiego rozgraniczenia u Słowian właśnie na dobro i zło, czego oczywiście nie było. No ale to już taka ta szkoła mickiewiczowska. No wprawdzie Helmholtz trochę o tym napisał, tak, że był czarny Bóg i biały Bóg. No i stąd pewne niejasności potem wyniknęły. Ale warto wiedzieć też, zdziwiłem się, że niedawno wyszła właśnie chyba ta Biała Knichinicza, druga powieść Budzyńskiego, jako takie właśnie wznowienie. Więc jednak
ktoś zaczyna doceniać te rzeczy, albo nie wiem, że za mało wychodzi współcześnie tych rzeczy, takich słowiano-znawczych, więc wracamy do tego, co już było. No i na koniec postać, która łączy się bardziej już z powstaniem styczniowym. Bo tutaj jednak wcześniej najwięcej było tych nawiązań do powstania listopadowego. Powstanie wielkopolskie się przewijało. Mamy Mieczysława Romanowskiego. No, na Pokuciu się urodził. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim. No i był generalnie bibliotekarzem. Ale od 1862 zaangażował się w działalność konspiracyjną. Jako kapitan powstania styczniowego dowodził oddziałem w bitwach pod Krasnobrodem, Borowymi Młynami. Tutaj zresztą go widzimy jako takiego kosyniera na zdjęciu. No i ten zginął właśnie 24 kwietnia koło Józefowa Grubgorajskiego, stając na czele kilkudziesięciu ochotników, których zadanie było osłonienie odwrotu pułkownika Marcina Borelowskiego Lelewela po przegranej potyczce. No, Romanowski zaczął już taką nową, taki nowy rozdział, jeśli chodzi o pisanie o Słowiańszczyźnie. Oczywiście to w takim poetyckim ujęciu, bo coraz lepiej opracowywane źródła też powodowały, że no, była wielka krynica też tych inspiracji, tak, zwłaszcza tutaj nad brzegami Bałtyku. Zresztą, jak tu potem oni pisali, w twardej jak zbroja epoce Bolesławu szukał nie tylko rejek szlacheckich, ale przykładów rycerskiej jego poświęcenia i poczciwej dla kraju służby. Stworzył takie dzieła jak Uczta Geronowa, taki poemat, tak, nawiązanie do też tam do, wiadomo, tej pierwszej słynnej uczty u Gerona, która miała miejsce w 939, sprowadzenia tych 30 naczelników słowiańskich i wytrucia ich, no i to właściwie tak jakbyśmy się cofnęli do początków tych zmagań żywiołu niemieckiego ze słowiańskim, tak, potem ta bitwa nad Rekinicą, powstania i tak dalej, no tak trzeba było zacząć od może właśnie uczty u Gerona. No ale bardzo ciekawym jego takim dramatem jest Popiel i Piast z 1862. To jest jedna strona właśnie wtedy. Popiel w ogóle tam nie pełni takiej roli, jaką mu przypisał właśnie Kraszewski, tak, i którą my dzisiaj znamy bardziej z tej legendy, tak. On wcale nie jest tam jakimś tam progermańskim władcą. No i też właśnie chce nieść pomoc tym zaodrzanom. Też on przybywa do Kryszwicy Żuraw, jeden z wozów właśnie Wieletów. No i Popiel go wypytuje, co tam, skąd przybywasz, tak? A ten mu odpowiada, z Zaodrza, czyli z ziemi nieszczęść, panie. Popiel, z ziemi nieszczęść. Bracie Zaodrzanie, przystąpi boj, co się dzieje z wami? Słyszałem, żeście wiedli bój z Niemcami. Cóż spadło na was? Mordy i pożogi. Lud nasz wycięty od zaborczej broni. No i tak dalej, i tak dalej. Bardzo taki długi poemat. Ale też właśnie już pokazujący, jak coraz bardziej ta odkrywana słowiańszczyzna w tych kręgach takich, no, historyczno-literackich była traktowana, tak, jako właśnie taka przestrzeń słowiańskości, takiej własnej, tak jakby, tak, że ta historia to była jednak nasza historia wspólna. Niedokończony, niestety, w rękopisie tylko się przechował, nie w całości, Mściwość Szalony, też Romanowskiego. No nie zdążył, bo zginął, tak, w czasie powstania styczniowego. Mściwość Szalony, czyli postać, która no, budzi dużo kontrowersji. Niektórzy historycy mówią, że nakłada się na nią kilka postaci. Mścisław, Mściwoj. No wiemy gdzieś tam z Titmara, że był Mściwoj, który po tym powstaniu Słowian w 963, tak, Obodrzyce się dołączyli do Wieletów, no i Mściwoj najechał Hamburg, zniszczył i tak dalej, tak, ale niby był chrześcijaninem.
i jak to się tam mogło wszystko wydarzyć. Z pomocą przychodzą niektórzy kronikarze późniejsi. No nie wiadomo, któremu dawać wiarę. Ja wybrałem kronikarza pomorskiego, więc rdzennego. To jest taki dość duży, długi ustęp z kroniki Tomasa Kancowa, który pochodził z Trolzundu, czyli ze Strzałowa dawnego, ale był właśnie kronikarzem na dworze książąt szczecińskich. No i to jest też przykład tego XVI-wiecznego takiego mitu etnogenetycznego. On 3 razy swoją kronikę pisał, Kancow. Tu już w kontekście samego Mścisława, tylko tak, no wiadomo, że to wiek koniec XV-XVI, więc nie dotyczy niejako meritum naszego dzisiejszego spotkania, ale nie bez powodu go tutaj przygarnąłem, bo bardzo dobrym językiem jest to napisane i w takim no, bardzo współczesnym, można powiedzieć, takim sensacyjnym tonie niemalże. Kancow najpierw kronikę napisał, tak jakby przyznając się do słowiańskiego dziedzictwa, już na tym Pomorzu coraz bardziej tak germanizowanym. Potem tak druga wersja, to tak pół na pół, no a trzecia, ta, która wyszła drukiem, no to, że nie, że to Słowianie, to tam był taki element właśnie marginalny, że to tam zawsze pan Germania, tak, i tak dalej. No ale to pomijam. Ważne, że napisał dużo o historii Pomorza. I taki właśnie rozdział Mściwoj Książę Wendów, tak? Tu już na koniec taki cytat. Zawłaszczamy już trochę czas na dyskusję, ale myślę, że te kilka minut jeszcze pozwolę sobie odczytać, bo ja bardzo lubię ten fragment. A był w tym czasie pewien książę Obodrzyców lub Mecklenburżyków zwany Mściwojem, który został chrześcijaninem. Starał się on o córkę księcia Bernarda Saskiego i gdy książę Bernard wraz z cesarzem do Italii musiał ruszyć, gdzie cesarz trudną prowadził wojnę, tenże Mściwoj księcia Bernarda, pragnąc się zasłużyć pośród wojsk jego, lecz na własny koszt, z 1000 dobrze zbrojnych koni takoż do Italii pociągnął i wraz ze swoimi taki się na wojnie rzetelny okazał i rycerski, że zawsze z ochotą pierwszy stawał wobec wroga i niemal wszystkich wybito mu ludzi. To też książę zręczności jego oraz wierności wielkie miał upodobanie. Skoro się jednak wojna skończyła i książęta do domu wrócili, zapragnął Mściwoj narzeczonej swojej, a gdy jeszcze o nią pertraktował, rzekł markrabia Dytryk z Brandenburgii, właściwie Marki Północnej, w latach 965-983, czyli do powstania, o którym mówiliśmy, że tak wysoko urodzonej panny żadną miarą nie należy psu oddawać. Strasznie to Mściwoja zgniewało i rzekł: dobrze tedy, skoro psem jestem, to i poujadam. I w furii wielkiej odjechał. Przeraził się książę Bernard Saski i za Mściwojem posławszy przeprosić ukazał oraz oblubienicę mu ofiarował. Mściwoj jednakże już nie chciał i powiedział: nie, tak szlachetna panna psu w udziale przypaść nie może. Jest to zaprawdę podzięka wyborna, którą nam dano za wierną służbę i za zdrowie nasze oraz życie, któreśmy narażali. Ale da Bóg i szczęście pomoże, to i słowo margrabiego Dytryka na powrót mu w gardło w lizie. To rzekszy ruszył do grodu Lutyków, zwanego Radgoszczą, zawezwał tam wszystkich Pomorzan oraz wschodnich Wendów, tak, że mamy wiek XVI, nadal Wendowie jako Słowianie funkcjonują, się może coraz bardziej w ten sposób, i sprawę im wyłożył. Zganili go, mówiąc, że sprawiedliwie się stało, bo ziomkami swymi zgardził i do dumnych się przyłączył Sasów, którzy wobec żadnego z Wendów uczciwi i przychylni nie byli. Ponadto zaś wiarę ich przyjął, niechaj się tedy nie dziwuje temu, co mu się przytrafiło. Wytłumaczył Mściwo, jak umiał się i o radę oraz pomoc poprosił. Jeśli by zaś żadnego innego powodu ku pomocy nie znaleźli, to niechaj pomogą przez wzgląd na to, iż margrabia wszak całą nację Wendów zelżył za psów ich uważając. I rychło Pomorza oraz innych Wendów do tego skłonił, iż by mu pomoc przyrzekli. Musiał im jeno przysiąc, że chrześcijaństwo porzuci i żadnego nie przyjmie układu bez woli ich oraz wiedzy. Zebrali więc wojska wiele w roku 1011 do Mechlina ruszyli. Tu oczywiście też jest niezgodność historyczna. Mściwoj najechał Hamburg najprawdopodobniej w 990, ale jednak chodzi o podobne wypadki. Tak? To wszystko, co się działo na przestrzeni 30 lat, to wielkie powstanie, to drugie właściwie, do którego się Obodrzyce przyłączyli. No, Mściwoj ponoć miał potem trochę sfiksować. Był taki rozdarty jednak, no, tutaj
gdzieś tam już a nieszczęśliwa miłość, no już takie wątki trochę romansowe też, bo to rozwinął tą opowieść Helmold w Kronice Słowian w XII wieku, no oczywiście Dietmar wcześniej o tych działaniach wojennych napisał, no ale myśliwość do dzisiaj budzi te kontrowersje. Niemniej sam Romanowski wprowadził go do literatury pięknej, tak, no i generalnie też do historii. No, powstanie styczniowe kończy też ten okres tego słowianofilstwa takiego nacechowanego właśnie tak mocno wojowniczo, tak, no wiadomo, potem pozytywizm, więc te kwestie pracy u postaw i tak dalej. Nie walka, ale z kolei mamy coraz lepsze opracowania historyczne, tak, kroniki tłumaczyć zaczęto nie tak chałupniczo jak wcześniej, tylko już na naprawdę wysokim poziomie. No ale potem mamy znowu młodą Polskę w schyłku XIX wieku i początek wieku XX, gdzie to wszystko właściwie wybucha na niespotykaną dotąd skalę tych opracowań historycznych, też publicystyka coraz więcej. No ale wszystko właśnie z tego dziedzictwa międzypowstaniowego się wzięło. Tu na zakończenie jeszcze taki ukłon w stronę organizatorów, bo taki też no, bojownik o polskość, ale też sławista, Alfons Parczewski. No, on w połowie XIX wieku urodzony. On nosił pseudonim Niklot. Wielu spośród tych piszących wtedy, tak, czy to historycznie, czy poetycko, przyjmowało, tak jak my dzisiaj, różne imiona, tak, z czasów Słowian. Parczewski wybrał sobie imię Niklot, tak? No, myślę, że postaci Niklota, chyba jak kogo, będziemy sobie przedstawiać. Tak czy inaczej, sam Parczewski dużo pisał też o szczątkach właśnie też kaszubskich. Bardziej już ten wzrok, właśnie Młoda Polska, koniec XIX wieku, tak jak wcześniej zajmowano się tym gasnącym narzeczem się drzewiańskim, puławskim, tak potem przecież odkryto Kaszubszczyznę, tak, w drugiej połowie właśnie XIX wieku, więc też nie było tak do końca, że Słowiańszczyzna dawna wymarła, tak, bo jednak no, Kaszubi, Słowińcy jeszcze wcześniej też są tego doskonałym przykładem tej ciągłości jednak kulturowej, chociaż no, germanizowanej. No ale warto wiedzieć też, że to już jest ten drugi okres takich bardzo wnikliwych badań, kiedy też Pomorze właśnie tutaj wschodnie, Hel, Kaszubszczyzna były miejscem właśnie wielu badań. To chyba tyle. Tak wyglądał. Myślę, że ci, którzy znają Barnima, to trochę też tutaj podobieństwo można dostrzec, tak? No, tak akcent tutaj też. Ukłon w stronę organizatorów na zakończenie. Także dziękuję za uwagę.